Witam wszystkich serdecznie. Drugi raz mam możliwość mówić do mężczyzn świętego Józefa. Mam na imię Piotrek, jestem z Wrocławia, ze wspólnoty Refiudy. Już nawet człowiek nie pamięta, skąd się znam z Mariuszem, tyle czasu minęło. To tytułem wstępu. I teraz o czym chcę do was powiedzieć. Zacznę od tytułu, który sobie wymyśliłem. Cytat znany z tej historii o bogatym młodzieńcu, który był bogaty, więc na pewno wyróżniał się na tle większości. I przyszedł do Jezusa, dopytywał go, co to zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. I koniec końców Jezus powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz. I ilekroć się zderzamy z takim tekstem, ilekroć chrześcijanie, katolicy, całe te dwa milenia czytają ten fragmenty, zwykle one rodzą w nas i w tobie, we mnie pytania, one mogą mieć różne odcień. Na przykład jeden może pytać tak, czy ja w ogóle mogę być bogaty, czy mogę być zamożny, ja mogę posiadać samochód, dom, i tak, jakieś dobra, aktywa, więc może ktoś pyta w ten sposób, a inny będzie pytał, czy to w ogóle jest fair, żeby mój sąsiad był bogaty, czy to jest w ogóle sprawiedliwe. Tutaj Jezus to powiedział młodzieńcowi, takie słowa, czy tak w ogóle powinno być. Albo może ktoś z was zadaje jeszcze w innej odmianie te pytanie, na przykład mówi, czy to w ogóle tak powinno być, że trochę nie do końca starczę pieniędzy do pierwszego, że dziecko chciało pojechać na wakacje i w zasadzie musiałem mu odmówić, bo nie miałem pieniędzy? Czy to jest Boża wizja? I te pytania w różny sposób się pojawiają w nas. I w sumie ja też w tytule zadałem to pytanie w taki sposób, czyli czy w Bożym zamyśle jest to, że katolik to ma być bogaty, czy katolik ma być biedny? I to pierwszy wstęp, wyjaśnienie tytułu. I od razu zapowiem, że ja nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiem na to pytanie, ponieważ ono jest nie całkiem dobrze zadane, o czym zaraz będę mówił. I jakby postaram się matematycznego języka używając, troszkę iść w taką stronę, nie w tym kierunku tego pytania, tylko tak ortogonalnie, w innym kierunku zupełnie. Ale myślę, że w ten sposób dojdziemy do, jakby zrozumiemy, czego Bóg chce od nas, czego Bóg chce od człowieka, czego Bóg chce od mężczyzny. I teraz tak, jest pewien też dodatkowy problem czy taka trudność polegająca na tym, że de facto Kościół katolicki nie daje jakiejś takiej jasnej, czytelnej, prostej nauki w tej kwestii, że no, jest może encyklika o pracy, jest może encyklika o świeckiej, jak się nawiązuje to może do Jana Pawła II, bo jeszcze jakby w tamtych czasach wszystko to bardzo intensywnie czytałem, czy encyklika tam o jakby takich stosunkach społecznych i tak dalej, ale co do zasady, jakby gdyby zadać to pytanie, to mamy być biedni czy bogaci? To w sumie nie ma jasnej, pełnej, kompletnej odpowiedzi, jak z tym faktem sobie radzić. To moim zdaniem wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, no troszeczkę tak było w historii, może jeszcze trochę jest, że jednak od czasów, od IV wieku, od Konstantyna, Kościół w pewien sposób jednak zintegrował się z władzą. I jednak decydenci, czy pasterze, czy ci czołowi przedstawiciele Kościoła jednak żyli w stosunkowo ponad przeciętnej zamożności, tak jak i władza żyła. Więc to generowało pewną taką antysymetrię i pewnie takiemu Kościołowi troszkę trudniej było znaleźć obiektywny język, żeby do swoich wiernych, którzy przez wiele wieków żyli w wielkim ubóstwie, nauczać w tej kwestii. To jest, myślę, pierwsza przyczyna, dla której takiego nauczania jakby nie można zobaczyć czytelnego. Drugi element, który też miał wpływ na to, jest ten, że w czasach współczesnych, powiedzmy, rzućmy ostatnie 200 lat, Kościół troszeczkę stał w takim napięciu między bardzo drapieżnym kapitalizmem, w
którym te środki produkcji posiadała wybrana, wąska grupa osób bogatych, którzy bardzo często mocno eksploatowali klasę pracującą, a marksizmem i komunizmem, który był jakby przeciwstawieniem, ruchem przeciwstawiającym się bardzo mocno komunizmowi, ale który w swoich założeniach znowu był bardzo mocno niechrześcijański. I Kościół tak, nie było mu łatwo jakby wypowiedzieć się. I często jest mowa, się mówi o ekonomii, no to ma być kapitalizm, czy ma być socjalizm. Czasem mówi się, że Kościół mówi o trzeciej drodze, ale do tego spróbujemy zaraz dojść, bo jakby zrozumieć bardziej to od strony biblijnej, czy od strony tego też, jaki jest Bóg. Dalej, moje wstępnie trwają długo, generalnie są dwie reakcje, gdy się w Kościele mówi o pieniądzach, w dużym uproszczeniu mówiąc, które być może też jakoś w Was w tej chwili one się pojawiają. Pierwsza taka reakcja to jest taka, że generalnie Kościół ciągle chce ode mnie pieniądze. I rzeczywiście, że jakby takie jest doświadczenie często, że na ogłoszeniach to się mówi o tym, na co są potrzebne w Kościele pieniądze. Trzeba kupić, wyremontować, odnowić, pomalować. I to jest jakby taki wątek permanentnej, takiej pewnego nacisku, na to, żebyśmy dawali pieniądze na potrzeby Kościoła. Więc na to można powiedzieć rzeczywiście w takich często kontekstach o tych pieniądzach w Kościele słychać, ale też trzeba, każdy z nas potrzebuje, żeby dostać ewangeliczną naukę o pieniądzach. Tak jak potrzebujesz naukę o tym, jak wychować dzieci, potrzebujesz naukę, jak dobrze pracować, potrzebujesz naukę, jak się modlić. Każda sfera Twojego życia jest sferą, o której Bóg ma coś do powiedzenia. Chciałby, żeby była lepsza. I to jest trochę taka pokusa, żeby się przed tym zamknąć. A człowiek po grzechu, tak więc spójrzmy znowu na historię zbawienia, stworzenie, wszystko fajnie, grzech, wszystko się popsuło. Jesteśmy troszeczkę tak jak osoba po udarze. Gdy ktoś ma udar, ma wylew, tam część tkanki nerwowej w mózgu jest uszkodzona, martwa i nagle się okazuje, że są niedowłady, człowiek nie mówi, słabiej się porusza i nagle trzeba rozpocząć długą rehabilitację, żeby przywrócić funkcję organizmu i ten, kto jest wytrwały, ten często z sukcesem wraca potem do sprawności, jeśli nie przegra tej bitwy, się nie podda. I podobnie w pewnym sensie jest z wieloma sferami naszego życia, również ze sferą Twoich finansów. Ona nie różni się niczym innym od innych sfer Twojego życia, czyli tak samo potrzebuje odkupienia, tak samo potrzebuje pracy, zrozumienia, czego Bóg ode mnie chce, jak ja mam żyć w tej kwestii. I dlatego zachęcam Was, spróbujmy, gdy ja mówię to słowo, to przede wszystkim centralne pytanie, które powinniśmy mieć, to jest, czego Bóg ode mnie chce, co Bóg we mnie chce zmienić, jaką Bóg dla mnie ma drogę. Bo jak wiecie, to troszeczkę oklepane stwierdzenie, ale Bóg ma tą koncepcję, tą ideę dla Ciebie, taką wizję, drogę, ma pomysł na Ciebie. I sztuką, to co się nazywa świętością, też w pewnym aspekcie w Kościele, to jest to, że ja umiem odpowiedzieć na to i tą drogą pójść. I ten pomysł Boży w odpowiedzi, on się może zrealizować. I teraz to moje nieodpowiadanie na to pytanie będzie polegało na tym, że ja będę dzisiaj mówił w zasadzie tylko o jednym. Że ja będę dzisiaj tylko mówił o hojności jako postawie. I teraz pierwszy punkt, który ja tu sobie w notatkach zrobiłem, to jest ten, żeby zrozumieć, o co schodzi z hojnością, trzeba zobaczyć, że pierwszym prawdziwie hojnym jest sam Bóg. Że Bóg ma w naturze hojność. Że Bóg z natury swojej taki po prostu jest, jest hojny względem tych, których miłuje, względem innych osób. Już Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, że Ojciec przekazał mi wszystko. Hojność zaczyna się już w Bogu. I to pokazuje Jezus. Jezus przychodzi na świat i
używając takich słów powszechnych, można powiedzieć, że Jezus jest taki wykapany tatuś. To, jak On żyje, to jest dokładnie kropla w krople Ojciec. Taki jest. No, znacie słowa z Ewangelii Jana, że kto zobaczył mnie, nam tłumaczy apostołowi Jezus, zobaczył i Ojca. Wszystko, jak żyje Jezus, to jest pokazanie, jak hojny jest Bóg. A co robi Jezus? Jezus mówi przede wszystkim, że On oddaje swoje życie. Mówi, nikt mi go nie zabiera w Ewangelii Jana. Sam je oddaje. I to jest odkrycie apostołów, którzy chodzili za Jezusem, to jest to, że ten człowiek, narodzony z Marii Żyd, mówi, że jest Synem Bożym i jakby żyje cały dla ludzi, tylko jest dla nich. I chce zgromadzić, jak foka pisklęta tam gdzieś w jednej z Ewangelii mówi swoich rodaków. To jest cały Bóg, cały On, można powiedzieć. Cały On. Jest cały dla innych. Bóg i co robi Bóg? Bóg swego jedynego Syna daje ludziom. To jest właśnie hojność. Ten plan, jakby natura Boża się w ten sposób manifestuje. Czasami filozofowie w średniowieczu dywagowali, czy to musiał być krzyż, żeby zbawić ludzi, czy to mogło być inaczej, czy Bóg mógł w inny sposób doprowadzić człowieka znowu do pojednania, ale też nie umiem odpowiedzieć na te pytania, ale po prostu fakt dania Jezusa, Syna, przez Ojca, to jest sama natura Boża, sama hojność. Bóg chce Ciebie obdarowywać i mnie. I zrobił to w Jezusie. Tak samo potem było, gdy w Dziejach Apostolskich na przykład widzimy, że zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, że Duch Święty został dany poganom. No Duch Święty to jest osoba, to też pamiętajcie, nie jest tak, że tu chodzi tylko jakieś kilka darów, żeby tam rzucić kilka pieniążków w biedocie, tylko sam Bóg się dał. Nawet im. Naród wybrany, tyle lat prowadzony, widzi, że Bóg się rozdaje wszędzie, każdemu, kto gotów jest przyjąć ten dar. To w pewien sposób widać, gdy jest przypowieść o miłosiernym ojcu, czy też synu marnotrawnym. I na końcu jest taka scena, której tego nie widać na pierwszy rzut oka, a gdy się głębiej czyta i wczytuje, to ona jest bardzo mocno przemawiająca, kiedy starszy syn się rozgniewał i nie chciał wejść. W kulturze bliskowschodniej, kiedy ojciec to był dom zamożny w środku wsi, zabito otuczone ciele na 100%, w takich społecznościach to była impreza na całą wieś, bo te społeczności zawsze żyły razem. To nie było tak, że zabito otuczone ciele i się bawił tata i dwóch synków, tylko bawili się wszyscy zaproszeni, wszystkie ważne osoby ze wsi, byli wszyscy. I oto syn w bardzo mocno patriarchalnej kulturze nie chce wejść, co jest policzkiem względem ojca, co jest obrazą, co jest czymś, że klasycznie zachowujący się w tamtej kulturze ojciec powinien takiego starszego syna wyrzucić, sprać, nie widzieć go. A on wychodzi do niego. Rozumiecie? Impreza, dom pełen ludzi. Ojciec głównie wychodzi do tego, który się obraził, na dwór, na zewnątrz. W patriarchalnym społeczeństwie, gdzie ojciec to jest tam pan, szef wszystkiego, wszystko może, najważniejszy. Wychodzi i co mu mówi? Synu, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko, co jest moje, do ciebie należy. Wiemy, że w ten sposób objawia się w opowieści Jezusa do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, to kim jest Bóg, jaka jest postawa Boga względem nas, tu zgromadzonych, mała salka, mała grupka. Bóg taki jest względem nas. I teraz w czym ta hojność się przejawia? No więc prawdziwa hojność Boga to jest hojność pełna, totalna. Jest taki ciekawy fragment, który kiedyś zwrócił moją uwagę w Księdze Nowego Testamentu, które być może ja chyba nigdy nie słyszałem nauczania, mianowicie w trzecim liście Jana. W trzecim liście Jana do Gajusa pisze Jan takie słowa. Umiłowany, życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak uznaje powodzenia Twoja dusza. To są bardzo ciekawe życzenia. Zauważcie życzenia, które kieruje apostoł, no jakby niesiący całą Ewangelię, wizję Boga dla człowieka i co mówi? Życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia Twoja dusza.
Czyli na powodzeniu duszy nie kończy się jeszcze pragnienie apostoła względem Gajusa. Czyli chce mu jeszcze, życzy mu zdrowia i jeszcze pomyślności. Apostoła życzenie. Nie mówi mu, drogi Gajusie, bądź biedniutki jak mysz kościelna. Nic nie miej. A jak masz 4 pary skarpetek, to 2 sprzedaj. 2 ci powinny wystarczyć w cyklu naprzemiennym. Tego nie mówi. Mówi pomyślności. Tam jest takie greckie słowo, które w oryginale, ono się pojawia 4 razy w Nowym Testamencie. 4, tak, 4. Które z grubsza mówi, że żeby o powodzeniu, czy też jedno z tłumaczeń w angielskim słowniku jest trudno to przetłumaczyć po naszemu, prosperity in business. Tak się tłumaczy to słowo. Czyli szczere życzenie, niech ci się powodzi w twojej pracy, w twoim biznesie. Jest to szczere pragnienie apostoła, który wyraża Boże pragnienie względem Gajusa. To jest to samo słowo, zresztą to jest dosyć tak inaczej w tysiąclatce przetłumaczone, ale w liście do Koryntian jest napisane w ten sposób, kiedy jest mowa o zbiórce, to kojarzycie, tam się zbierało pieniądze dla gminy jerozolimskiej, która popadła w duże problemy ekonomiczne. I Paweł pisze tak, niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. I tutaj są te słowa, niech każdy coś odłoży według tego, co uzna za właściwe. I tam jest to samo słowo, czyli odłóż według tego, jak ci się wiedzie. I tutaj troszeczkę zaczyna się rysować pewna Boża wizja dotycząca tego, czego Bóg chce od nas. Bóg chce od nas, żebyśmy byli hojni, niejako w odpowiedzi na to, co Bóg daje. To zaraz będę rozwijał dalej. I teraz tak. Kolejny duży punkt, który mam, jest taki. Skąd się bierze w ogóle moja hojność, twoja hojność? Skąd ona się ma wziąć? Takie pytanie jest. I odpowiedź jest po pierwsze taka, twoja hojność ma się wziąć przede wszystkim z tego, i to jest niejako takie, można powiedzieć, prawidło Bożego Królestwa, prawidło powołania, które dla mnie, dla ciebie jest. Twoja hojność się ma wziąć stąd, że Bóg jest hojny względem ciebie. To jest to, co przed chwilą powiedziałem, Duch Święty, osoba daru. 3 razy w encyklice o Duchu Świętym Jan Paweł II nazywa go osobą darem. Czyli tu tam dary Ducha Świętego swoją drogą, ale przede wszystkim sam Duch Święty się daje. To jest coś. To jest wydarzenie. I idąc dalej, skąd się bierze moja hojność? Moja hojność, twoja hojność bierze się stąd, że ja rozumiem, że wszystko, co mam, jest darem. Czasami ludzie, szczególnie ludzie sukcesu czasami, mają pokusę, żeby skupić się na tym, że ja to swoją ciężką pracą zrobiłem. Nie było mi łatwo, ciężko pracowałem, podjąłem ryzyko, udało mi się w moim biznesie. Jestem zamożny, ja to zrobiłem. Albo ktoś inny powie, dziękuję, po prostu głowa mądra, wiedziałem, co robić, umiem liczyć, mam dryga do biznesu, należy mi się. Umiem, zarobiłem. Ale Paweł słusznie zauważa w liście do Koryntian i mówi tak, że któż będzie się wyróżniał? Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chlubisz tak, jakbyś nie otrzymał? Wszystko, co mamy, mamy dzięki Bogu. Jeżeli jesteś czymś dobry, po pierwsze możesz podziękować za to Bogu, że tak mu się spodobało dla ciebie, żeby cię tą drogą poprowadzić. I po trzecie, skąd się bierze hojność? Hojność się bierze ze zrozumienia, że jestem powołanym, aby być na wzór Jezusa. Czyli stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, naprawdę kwitniemy wtedy, kiedy realizujemy swoje powołanie, stajemy się jak Jezus. A Jezus w swoim życiu pokazał, co to znaczy być w pełni hojny, w pełni rozdanym innym, potrzebującym. Ponieważ tutaj na to zwrócę uwagę po raz pierwszy, hojność
To się nie zawęża do problemu pieniędzy, złotych polskich i euro. Hojność jest postawą, którą Bóg chciałby, żeby ogarnęła wszystkie obszary twojego życia. Możesz być hojny w McDonaldzie, kiedy się uśmiechniesz i jakby obdarzysz jakąś łaską osobę, która ci sprzedaje frytki. Możesz być hojny w restauracji, małym napiwkiem, docenieniem kelnerki i tak dalej. Hojność to jest postawa, która Bóg zaprasza, żeby przenikała nasze życie. I teraz punkt trzeci, kolejny jest taki. No dobrze, to dlaczego mamy być hojni? Co to nam da? I oczywiście jest pierwszy element taki, który się narzuca, jest z tej, powiedzmy, warstwy pierwszej, bardziej płytkiej, to znaczy taki, że można powiedzieć, że hojność wyrównuje różnice społeczne. Prawda? Więc pierwszy narzucający się skutek ekonomiczny. Ten, co ma więcej, da temu, co ma mniej. Ale to nie wyczerpuje i to zawęża to, o co Bogu chodzi. I to widać nawet doskonale w tej sytuacji, w której Jezusowi kobieta wylała ten olejek drogi na stopy i wycierała włosami. Judasz się obudził, można było dać ubogim. On mówi, ubogi macie zawsze u siebie. Ale w tym geście hojności tej kobiety tak naprawdę czynnik ekonomiczny, można powiedzieć, był drugoplanowy, czy w ogóle nie istniał. Tu chodziło o dar od niej do drugiej osoby. I to jest postawa, która, kiedy wierzący w Jezusa będą mieli, są w stanie przemieniać świat, transformować go. Ponieważ myślałem sobie w czasie mszy, takie przyszło mi porównanie do głowy, bo człowiek ma coś takiego w sobie, że nawet gdyby nam w Polsce i w każdym innym kraju sam Bóg napisał wszystkie ustawy, napisał ustawę podatkową, określił politykę fiskalną, określił politykę monetarną, kto co, jak ma dawać się dalej i byłoby doskonałe prawo, to i tak byśmy to skopali. I dalej byliby biedni, i dalej byłaby niesprawiedliwość, ucisk i łamanie prawa i tak dalej. Bo to rozwiązanie problemu ekonomicznego nie jest wyłącznie, choć to jest ważne oczywiście i potrzebne, ale nie jest wyłącznie dobra legislacja. Żebyśmy sobie wybrali takich mądrych polityków, którzy będą mieli dobrze w głowie, którzy będą mądre prawo. Będą mądrzy policjanci, mądrzy urzędnicy skarbowi, będzie świetnie. Ale to nie wyczerpa, to jest właśnie ten sen komunizmu taki urojony, że to nie działa. Koniec końców. I dlatego owszem, hojność ma ten czynnik ekonomiczny, no bo koniec końców pieniądze są ważne i ktoś je potrzebuje, ale to nie wyczerpuje w ogóle, to jest dopiero początek, pierwszy krok. Bo po drugie, dlaczego mam być hojny? Dlatego, że używając znanego sformułowania z konstytucji dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, Soboru Watykańskiego II, Kościół ma być sakramentem zbawienia w świecie. Czyli co znaczy sakramentem? Znakiem widocznym, jak jest Bóg, co robi człowiekowi. Kiedy chrześcijanie są hojni każdego dnia, przede wszystkim stają się znakiem tego, jaki naprawdę jest Bóg. Jaki naprawdę jest Jezus. Jaki jest plan Boży względem świata. Żeby ludzie żyli we wspólnocie, wymiany darów. Po trzecie, dlaczego hojność? Hojność pomoże ci wyciosać w tobie obraz Boży. Czyli jest to narzędzie, które sprawia, że się przemieniasz. Stajesz się podobny na obraz Boga i przede wszystkim rozkwitasz w swoim życiu. Czyli o to chodzi. Sobie nagle mówisz, moje życie jest pełne. O to chodzi w życiu. Panie, dziękuję ci. Jestem szczęśliwy tak, jak żyję. Czuję, że oddycham pełną piersią. O to chodzi w życiu. I właśnie, gdy jesteś hojny, wchodzisz na tą ścieżkę. Skąpiec na niej się nie znajdzie. Bo skąpiec właśnie zamyka się, niejako zaprzecza temu powołaniu i wiecznie jest niespokojny, wiecznie jest niespełniony, ciągle mu mało. I zresztą znacie na pewno takich ludzi, że są po prostu różne postawy. Są tacy, którzy mają niewyobrażalną ilość pieniędzy i dalej pędzą, chcą więcej, są jeszcze. Podbijać więcej, posiadać więcej i tak dalej. Punkt czwarty, który mam, to skoro już jest ten sakrament zbawienia, to przede wszystkim hojność
wyzwala i kształtuje hojność ludzi wokół nas. Transformujemy świat. Lepiej niż przy pomocy tych, których wybieramy w wyborach, lepiej niż przy pomocy sprawnej policji i tak dalej. Choć to wszystko jest potrzebne, oczywiście, nie podważam tego. Ale najlepszym sposobem jest to, kiedy w codziennym życiu każdy uczeń Jezusa jest hojny. Bo ludzie wtedy doświadczają łaski i widzą, co prowadzi wspólnotę do pełni, do szczęścia. I to trochę tak jak u nas na kazaniu ksiądz Ukrainy opowiadał akurat w tą niedzielę o jakiejś rodzinie, której oblaci z tej parafii popowickiej pomagali, dawali pieniądze, bo tam Ukraińcy uciekli ze wschodniej Ukrainy do zachodniej przed wojną, a oni jeszcze z tego podzielili, zapyta się, czy się mogą podzielić z sąsiadką jeszcze taką, bo tam też taka jest uboga i tak dalej, mimo że sami mieli mało, ale chcieli dać. To jest hojność rodzi hojność, wyzwala dobroć w ludziach dalej. To jest troszeczkę to, jak pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Tu nie chodzi o to w tym cytacie Jezusa, o to, żeby podkupić sobie, zaskarbić sobie kasą przyjaciół. Ale pozyskujcie dokładnie w oryginale czyńcie, róbcie przyjaciół. Co to znaczy? To znaczy swoją hojnością włączasz te osoby w postawę królestwa. Zgodnie z zasadą, że ty jesteś przyjacielem Jezusa, ktoś jest twoim przyjacielem, on jest też przyjacielem Jezusa przez taką starą prostą zasadę. To czynisz w swoim życiu. Czyli ja w to wierzę, że gdy chrześcijanie, czy biedny, czy bogaty, czy wpływowy, czy niewpływowy, w otwartym sercu żyje w hojny sposób, to jest skuteczny sposób transformacji naszych środowisk i zmiany ludzi. I punkt ostatni, który mam, tak naprawdę można powiedzieć, że kontrowersyjny najbardziej, ale też bardzo brakujący. Jeżeli go nie ma, to czasem nie zrozumie się całego sposobu funkcjonowania Boga. Mianowicie hojność. Hojność przynosi do życia osoby hojnej obfitość. I nie chodzi bynajmniej wyłącznie o obfitość duchową, jakieś, używając starych karmelitańskich terminów, jakieś smaki duchowe czy jakieś doświadczenia. Po prostu przynosi obfitość w życie człowieka. I oczywiście u każdego jest inaczej. I oczywiście nie ma prostych racji. I oczywiście to nie oznacza, że gdy dam 100 zł, to kolejnego dnia ktoś mi da 200. Chociaż czytałem w jakiejś amerykańskiej książce na temat finansów właśnie jakąś taką niesamowitą historię, że ktoś miał stary samochód, komuś dał, dostał lepszy, ten lepszy znowu dał, dostał jeszcze lepszy, a go dał i dostał samolot. No oczywiście, czytałem, nie sądzę, że wszyscy możecie skończyć z samolotami w ten sposób, jak zaczniecie rozdawać samochody ci, którzy mają. Niemniej jednak nie podważa akurat doświadczenia tamtej osoby. Bo takie miała. Takie coś w jej życiu się wydarzyło. I o ile nie chcemy trywializować tego w taki sposób, że im więcej dam, tym bardziej będę bogaty, ale prawdą jest, że Bóg przynosi obfitość z powrotem. I kiedy tak naprawdę zastanowić się nad tym, co mówi o tym Słowo Boże, to faktycznie można znaleźć, szczególnie u Pawła, dokładnie ten sposób rozumowania. No bo kiedy Paweł mówi, że kto skąpo sieje, skąpo zbiera, a kto hojnie sieje, hojnie też zbierać będzie, to nie ma na myśli. Nie ma na myśli tylko duchowego przeżycia, pewnych ogólnej mojej religijnej kondycji. Nie, ponieważ w jakim kontekście to mówi? No właśnie w kontekście tej zbiórki. Cały ten fragment jest taki, że tak bowiem kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie. Potem dalej mówi, że ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży. Ponieważ w Bożej wizji jest to, że to jakby
że Bóg to trochę tak jak z dziećmi, gdy dasz dziecku zabawkę i to dziecko tą zabawkę szybko popsuje, to czasami myślisz, to jest bez sensu trochę dzisiaj obdarować takimi zabawkami, jest za małe, bo już tutaj rozwalił jedne tory, drugie tory, rozwalił pociąg, to nie ten wiek. Ale jak widzisz, że dziecko się świetnie bawi, to czyż nie jest naturą ojca, że chcesz mu coś jeszcze dać, że miał jeszcze fajniej, żeby się jeszcze bawił? To jest natura ojca względem dziecka. To jest to samo w relacji ojciec-syn. To jest natura Boża, że Bóg chce obdarzyć. Jeżeli Bóg widzi, że chcesz zmienić świat, jesteś hojny wokół siebie, Bóg chce, jak mówi Paweł, rozmnożyć ziarno. Bo nie chodzi o to, żeby całe ziarno wypiec na chleb i rozdać, ale chodzi o to, żeby też mieć ziarno na to, żeby znowu zasiać. I trochę jest tak, że gdyby Józef z Arymatei nie miał swoich aktywów i grobu, który sobie trzymał na przyszłość, który sobie zarobił i kupił, no to nie mógłby podarować tego Jezusowi po ukrzyżowaniu. Ale właśnie, kiedy masz aktywo, jesteś w stanie je rozdać. Jesteś w stanie im służyć. Więc to jest jakby pokazane i Paweł wyraźnie to rozumie jeszcze na końcu, może będzie chwila, będziecie mieć małe grupy. Zachęcam was do takiego fragmentu, który przygotowałem, żebyście się nad nim pochylili. Ale podobnie też pisze o tej zbiórce w liście do Filipian Paweł, kiedy pisze, że wy Filipianie nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby i potem stwierdza w prosty sposób czasownik, czas przyszły, tryb orzekający, a Bóg mój według bogactwa swego zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Paweł jest, jak się pochylić nad tym, Paweł jest zaskakująco, ma zaskakująco proste podejście do tego. Po prostu takie ufności, że Bóg da obfitość tym, którzy są hojni. Po to, dlaczego? Tylko nie po to, żeby sobie żyć w zbytku. Nie po to, żeby się wywyższać. Tylko po to, żeby dawać dalej. Żeby rosnąć w hojności. Żeby zmieniać świat. To jest zamysł Boży, to jest plan. Szczególnie właśnie dla świeckich. Czyli dla tych, którzy żyją w świecie i zabiegają o sprawy świata. I to jest dla mnie podstawowe przesłanie, jakim trzeba być. Że tu nie chodzi o to, czy być bogatym, czy biednym. Trzeba być hojnym. I oczywiście obfitość różnie u różnego człowieka się przejawia. Jednego Bóg obsypie pieniędzmi, tak? Górą pieniędzy i będzie po prostu strasznie bogaty. Co innego nie. Ale obfitość jest faktem, również ta materialna, w jakim zakresie jest czymś, co Bóg pragnie, żeby ludzie doświadczali. Oczywiście różnie, ponieważ, podam wam przykład. Oczywiście, gdybyś mieszkał w mieszkaniu, w którym masz piec kaflowy i tylko zimną wodę w kranie i toaletę na klatce schodowej, to byś powiedział, no Bóg mi nie pobłogosławił. To po prostu jest bieda. No, straszne to jest. Ale posiadająca to samo osoba 200 lat temu, ona się będzie czuła wybrana. Czym ja zasłużyłam na wodę bieżącą w domu? Gdy wszyscy nie mają. To jest, ja jestem wybrana przez Boga. Jak Bóg mógł mi tam wiele dać? Czym ja zasłużam? Tam ludzie myją się w potokach, w rzekach, a ja mam wodę bieżącą w domu. Więc oczywiście w różnych miejscach życia, jesteś w różnym miejscu, się różnie może przejawiać, ale na pewno jest to plan Boży, do którego chciałbym, żebyś miał odwagę na to, na hojność i na to, żeby siać ziarno. Czyli jeżeli robisz biznes jakiś, jeżeli jesteś, nie wiem, pracujesz gdzieś, jesteś w jakimś oddziale, chciej, żeby to się rozwijało. Chciej odnieść sukces. Ponieważ Bóg tego potrzebuje, żebyś był Jego rękami, które pokażą światu hojność. Dawanie. Ponieważ wszystko od Niego mamy. Wszelki dobry dar pochodzi, pisze Jakub, od Ojca Świata. A Bóg daje każdemu chętnie, nie wymawiając. Więc my na taki sam wzór dawajmy. Oczywiście w hojności zawsze będziemy tam, gdzie są pieniądze, tam pojawia się niesmak, tam pojawiają się trudności. I zawsze
Benur, czy ten człowiek to dobrze wydaje te pieniądze, czy ja temu księdzu powinien dać te pieniądze, on jeździ takim dobrym samochodem, a czy ja im naprawdę muszę dawać pieniądze, że dzisiaj nie mają rzeczywiście za bardzo do garnka włożyć, ale tydzień temu to imprezowali jako szalani i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele miejsc, w których się pojawiają takie sytuacje trudne. To jest troszkę, przychodzi mi na myśl, przyjaciel opowiadał mi taką historię, kościół protestancki w Warszawie kiedyś otworzył stołówkę dla bezdomnych. Chcieli, mieli takie wezwanie, że póki do tego otworzyli stołówkę i zaczęli tam serwować te posiłki, ci biedni ludzie tam przychodzili, ale z czasem w kościele pojawiły się pewne problemy finansowe, nie dawali sobie rady i pewnego dnia w tej stołówce tym ludziom poinformowali ich, no przepraszamy, ale już nie będziemy tego robić. To ci bezdomni, bezrobotni prawie ich nie pobili. Że co to w ogóle jest? To jest skandal. To jest... I oczywiście czy wdzięczność się pojawiła? No nie. No więc świat oczywiście jest w grzechu i wiele rzeczy przez różnego rodzaju uciski, rozczarowania trzeba przejść. To trochę jeszcze z innej strony jest taki dowcip tym razem, że był taki pastor amerykański, który przychodził, zawsze otwierał kościół i tam był taki bezdomny biedak i on tam przy drzwiach mu te drzwi uchylał i zawsze jak ten pastor przychodził, to mu tam $10 dał. I tak to trwało całymi latami, że co niedziela $10 dostawał. No ale pewnego razu syn pastora poszedł na studia, więc jakby budżet mu się troszeczkę zacieśnił, nie był w stanie tego zrobić, no i przychodzi, daje mu $5, a ten biedak mówi, no ale jak to 5? Pastorze, czemu 5, nie 10? On mówi, no jestem w trudnej sytuacji, teraz syna na płatne studia wysyłam, no nie daję rady. A on mówi, ale pastorze, ale jak to, moim kosztem? Więc jest rzeczywiście... Napięcie, z którym sobie trzeba dawać radę, ale nie można się na tym zatrzymać. Zawsze diabeł, który jak wiemy jest nazwany oskarżycielem, zawsze oskarży. Każdego, wszędzie, w każdej okoliczności. Ale nie wolno się zrażać, bo na końcu przychodzi plon sprawiedliwości. I to tyle. Więc celnie nie odpowiedziałem na pytanie, czy katolik ma być biedny i bogaty, czy bogaty. Odpowiedziałem na pytanie, że na pewno musi być hojny i musi mieć postawę, żeby dawać z radością i oczekiwać, że Bóg cię będzie tego uposażał, żebyś mógł dawać. Bo jeżeli chcesz dawać, to Bóg naprawdę chciałby, żebyś to robił dobrze, bo to jest Boża natura, tak jest Bóg, dający. I na grupy przygotowałem dla was taki fragment. Ma być coś około 6 grup, z tego co słyszałem, to ja wydrukowałem gdzieś 6 takich karteczek. Tu na dole są jakieś 2 pytania, które możecie się podzielić, bo rozumiem, że tak tutaj w mężczyznach funkcjonujecie. Tu jest jeden fragment, też ten dotyczący zbiórki z listu do Koryntia. I pokazałem go w taki sposób, to się czyta, no tak jak to z Biblii, po prostu leci po kolei dany fragment. Tu jest kolumna, którą nazwałem o wymiar materialny, to jest kolumna wymiar duchowy. Dałem wam to, żebyście przeczytali, popatrzyli na ten tekst i zobaczyli, jak niesamowicie w myśleniu Pawła oba te wymiary się przenikają. Jeden rodzi się z drugiego, drugi prowadzi do pierwszego. Jest pewna jedność. To jest trochę tak samo jak grecki dualizm popsuł obraz biblijny człowieka i rozdzielił na duszę i ciało, jeszcze zdeprecjonował ciało i go nie lubił. I że dusza to się musi z niego wyzwolić, żeby sięgnąć nieba. Troszkę podobnie my możemy ulegać pokusie, żeby ten wymiar finansów i materialny naszego życia, używania dóbr, jakoś oddzielić od tego naszego duchowego, religijnego życia. A ty masz jedno życie i we wszystkim Bóg chce być w twoim życiu królem, a Jezus Panem. Więc to są te kartki dla Mariuszowi. I tyle. Dziękuję bardzo za spotkanie. Było mi miło, że mogłem do was powiedzieć to, co wydaje się, no jakoś leży mi na sercu i jest rzeczą, która może przemieniać nasze życie, wasze i waszych rodzin i waszych miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej.